Witajcie na kanale Smak Fantazji. Dzisiaj będzie przepis na puszyste i mięciutkie jagodzianki. Zapraszam na film, a przed obejrzeniem koniecznie zasubskrybuj mój kanał, za co będę bardzo wdzięczna. Na początku przygotowuję roszczyn drożdżowy. Do miski wlewam pół szklanki letniego mleka. Do tego wkruszam 30 g świeżych drożdży. Dodaję jedną łyżkę mąki pszennej oraz jedną łyżkę cukru. Za pomocą łyżki rozmieszałam masę. Przykryłam ściereczką i odstawiłam do wyrośnięcia na jakieś 20 minut. W tym czasie przygotowałam sobie kolejne składniki. Do dużej miski wsypałam 500 g mąki pszennej. Mam także masło rozpuszczone w mleku. Mleko podgrzałam wcześniej w małym garnuszku i wrzuciłam do niego masło, aż się rozpuściło, a przestygnięte masło z mlekiem wlewałam do miski z mąką. Dodaję również 3 żółtka, pół szklanki cukru, jedną łyżeczkę cukru waniliowego oraz wyrośnięty roszczyn drożdżowy. Ciasto zagniatam. W razie konieczności ciasto można podsypać mąką. Są różne typy mąki oraz wielkość jaj, dlatego wyrobione ciasto musi odchodzić od ręki i się nie kleić. Ciasto jest mięciutkie i elastyczne. Przykrywam je ponownie ściereczką i odstawiam do ponownego wyrośnięcia na jakieś 40 minut. W miseczce mam również jagody. Wcześniej je umyłam oraz osuszyłam. Do owoców dałam 3 łyżki cukru pudru oraz jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Dzięki temu owoce są kleiste i łatwiej będzie nam się je nakładało na ciasto. Wszystko razem wymieszałam. Jak widzicie, ciasto mi pięknie wyrosło. Wyłożyłam je sobie na stół i zrolowałam w taki grubszy wałek. Następnie podzieliłam ciasto na mniej więcej równe kawałki. Takich kawałków wyszło mi 15 sztuk. Każdy kawałek rozpłaszczam w dłoni jak placek. Nakładam do każdego po jednej łyżce owoców i ciasto sklejam tak, jakbym lepiła pierogi. Każdą jagodziankę szczelnie trzeba skleić, by podczas pieczenia nie wyleciał nam sok. Jagodziankę formuję w taką podłużną bułkę i tak postępuję z resztą ciasta. Gotowe jagodzianki przełożyłam na dużą blachę do pieczenia wyłożonym papierem. Każdą jagodziankę posmarowałam mlekiem, a bułeczki piekłam w 180 stopniach przez 12 minut, a w zależności od piekarnika lub jeśli chcecie bardziej przypieczone, to około 15-17 minut. Po upieczeniu, gdy jagodzianki są jeszcze ciepłe, każdą z nich polukrowałam. Lukier zrobiłam z pół szklanki cukru pudru z 2 łyżkami wody. Jagodzianki są puszyste oraz mięciutkie. Spróbujcie wykonać je sami, są naprawdę pyszne. Listę składników na jagodzianki umieszczam pod filmem. Będzie tam również link do mojego bloga z całym przepisem oraz wiele innych moich przepisów. Nie zapomnij o subskrypcji. Smacznego, pozdrawiam!